Na początku wspinałem się na skałkach, chodziliśmy po górach. No i przypadkowo znajomy powiedział, że ma do wycięcia drzewo. I tak to się jakoś powoli zaczęło ewoluować. No i teraz jestem tu, gdzie jestem. Arborystyka to bardzo szerokie pojęcie, zajmowanie się drzewami. Między innymi diagnozą, czyli w jakim stanie są te drzewa, jak stwarzają zagrożenia, a także realizowania tych zaprogramowanych prac już w sensie fizycznym, przycinaniem, wzmacnianiem koron i wszelkich innych, czy polepszaniem siedliska dla danego drzewa. Również jest element sportowy. Tak, od 10 lat biorę udział w zawodach, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Węgier, Słowacji, także trochę się jeździ po tych zawodach. Udało mi się 4 razy zdobyć w ciągu 9 lat Mistrza Polski. Trzeba mieć trochę szczęścia, ale też wprawy w tym, co się robi. W eliminacjach do konkurencji mistrzów, która jest zawsze w drugim dniu mistrzostw, jest 5 konkurencji. 2 konkurencje czasowe. Wspinaczka po linie na wysokość 15 metrów mężczyźni, na wysokość 13 metrów kobiety. Drugim takim czasowym jest wejście na drzewo bezpośrednio po drzewie. To jest tak zwany speed climb, czyli szybkie wejście. Konkurencją taką bardzo widowiskową jest instalacja liny w koronie drzewa przy pomocy rzutki. Później jest symulacja pracy w koronie. To zwykle wybierane drzewo o bardzo szerokiej koronie lub kilka drzew, na których rozwiesza się 5 dzwonków, które symulują właśnie pracę arborysty w koronie. 5. konkurencją, najwyżej tu punktowaną i w zasadzie konkurencja, od której idea mistrzostw się zaczęła, to jest ratownictwo. Oprócz tego elementu sportowego, na co dzień wykonujecie pożyteczną pracę. Tak, staramy się usuwać zagrożenia, niebezpieczeństwa dla ludzi, dla mienia. Właśnie z drzew takich, jak tutaj widzimy za sobą, mamy pięknego dęba, który ma dużo posuszu, no ale zagraża właśnie przechodniom, samochodom, które są postawione pod spodem. My jesteśmy wzywani na taki obiekt i w bezpieczny sposób usuwamy obumarłe konary z drzewa. Jak się ogląda świat z tamtej perspektywy? Przyjemniej. Jest to nasze biuro na co dzień, także wiele ludzi, myślę, może nam pozazdrościć naszych widoków codziennych w pracy.